Siano, fajną mam bramę, co nie? Jeżeli nie widzieliście poprzedniej części, to zachęcam zobaczyć najpierw ją, żebyście wiedzieli mniej więcej o co chodzi. Zacząłem tutaj od rozcięcia płyt MDF. Możecie zapytać, czemu płyta MDF na bramę? Płyta MDF nie lubi wody. No, niestety nie lubi wody. Ale zrobiłem sobie test, miałem tam jakieś skrawki, rzuciłem je po prostu koło bramy, tylko leżały na ziemi. Leżały tam no dobre 3 miesiące, ani nie napuchły, ani nic się z nimi nie stało. Więc myślę, że jak brama będzie wisieć plus zabezpieczeniom ją, ją kilkoma warstwami farby, to nic się nie stanie. A chciałem MDF dlatego, bo w planach miałem wyfrezować sobie jakiś fajny wzorek na niej. Żeby nie była to po prostu taka zwykła, nudna brama, jak możecie zobaczyć wszędzie. Żeby była jednak wyjątkowa, no, z racji tego, że sam ją tworzę. Nie chciałem, żeby wyglądała jak ze sklepu. Więc tutaj frezarka, frez taki w kształcie litery V. Narysowałem sobie wcześniej jakiś wzorek. Miał być najpierw taki tylko prosty, symetryczny. Ale uznałem, że jednak troszeczkę zbyt nudny zadałem też kilka pytań żonie i znajomym każdy stwierdził, że jednak warto coś dodać więc dorysowałem jeszcze w międzyczasie kilka takich po prostu randomowych linii pyłu było z tego pełno, no bo to wiadomo MDF to jednak taki po prostu proch wymieszany z klejem więc obowiązkowo maseczka, okulary no i plus potem cały garaż do sprzątnięcia no ale wiedziałem na co się pisze więc no po prostu robiłem dalej w tym momencie to nie była jedna wielka płyta, tylko już była pocięta na trzy części. Po to, żeby później przy montażu było mi prościej unieść, z racji tego, że płyta, tak jak kupiłem ją, pełnowymiarowa, ważyła około 80 kg, więc samemu nie dałbym rady tego zrobić, więc pociąłem ją po prostu na trzy. Ile się dało, to czyściłem odkurzaczem, no a co się nie dało, no to później kompresorem wydmucham. Krawędzie dodatkowo sfazowałem pod kątem 45 stopni. Po to, że później, przy montażu, gdy coś mi się nie zgra, żebym miał tam odrobinę luzu, nie będzie to wtedy tak widoczne. Po tych wszystkich pracach, wziąłem. Przeszlifowałem jeszcze bodajże papierem 150, tak, żeby usunąć te wszystkie ślady czysto stóp, czy, czy jakieś tam wyrwania malutkie. Wszystko, co jest takie niepotrzebne. Przeszlifowałem też krawędzie, żeby je, jak to powiedzieć, pozamykać. No bo wiadomo, MDF chłonie najwięcej po krawędziach. Więc je Przymknąłem. No i zaczyna się malowanie. Malowanie zajęło mi chyba najwięcej czasu w tym całym projekcie. Na pierwszą warstwę poleciał właśnie taki sealer, on ma zabezpieczyć MDF przed wchłanianiem wody. Posmarowałem najpierw wszystkie krawędzie tutaj cięte, potem jeszcze po całości przeleciałem. Całe szczęście, że salon jeszcze jest pusty, więc mogłem sobie te wszystkie płyty porozkładać na całym salonie z kuchnią. Od tyłu poleciała tylko jedna warstwa primera, yy, tu a tutaj akurat białego. Później biały mi się skończył, musiałem jeszcze domówić szary, bo źle wyliczyłem ilość. I z tyłu to jest tylko jedna, jedyna warstwa tego. No wiadomo, płytę zawsze dobrze jest z dwóch stron malować, po to, żeby nie chłonęła wilgoci z drugiej strony, żeby się potem w żaden sposób nie patrzyła. No, tak jak mówiłem, biały mi się skończył, więc białym tutaj jeszcze kolejną warstwą przeleciałem tylko te zagłębienia frezowane. I Teraz szary, tak samo ten primer. Podkład gruntujący, żeby wyrównać powierzchnię. Teraz po tym całym malowaniu stwierdzam, że wyszło mi to tragicznie, ale to po potem zobaczycie. W międzyczasie, jak farba mi schła, wziąłem się za okładanie tutaj deski podłogowej od środka. Trafiła mi się okazja, no lik się znalazłem. Yy, mieli Państwo do sprzedania tam bodajże 10 metrów, plus jakieś docinki płyty podłogowej to jest z drzewa z drewna egzotycznego z merbału za całość, zobaczymy tutaj, że 220 zł zrobiłem całe dwa skrzydła, od środka ułożyłem, plus zostało mi jeszcze, że może ościeżnicę uda mi się z tego zrobić niemałym wyzwaniem było układanie tego na pionie a nie tylko a nie na podłodze więc tutaj ściski, jakieś tam podpórki, jakieś takie rzeczy. Co jakiś czas nakładałem klej, kleiłem to na mamuta, żeby to mi się trzymało i nie spadło. I tam później, troszeczkę za wcześnie puściłem, prawie mi się całe odkleiło, myślałem, że spadnie, ale na szczęście nie, coś tam jeszcze trzymało, więc miejscami później jeszcze też kleju dałem więcej, docisnąłem, dałem temu czas, żeby to sobie po prostu wyschło. Tak jak tu widzicie, na przykład męczę się troszeczkę z tą deską. Jedną, bo to były, były deski z demontażu, więc pióra niektóre były powyrywane. Trzeba było to mocniej dociskać, nie wszystko idealnie wchodziło. No, ale myślę, za tę cenę i takie deski, gdzie patrzyłem z metra, one kosztują tam ponad 200 zł, a ja mam to za 10% ceny. Później je tylko będę się przeszlifować i zaolejować. No, bo to wiadomo, deski używane leżały na podłodze, więc tam jakieś. Wgniecenia czy jakieś zadrapania są na nich, ale to już później myślę, że już jak będą wylewki, ściany zrobione, takie rzeczy, wszystko w środku, żeby w razie czego, jak w międzyczasie na tych wszystkich etapach coś się z tymi dyskami jeszcze stało, no żeby nie było mi szkoda, że się napracowałem, wyczyściłem je, zaolejowałem, a potem je zniszczyłem. Nie chciałem ich też układać tak prosto. Więc tutaj pod kątem 30 stopni początkowe kilka desek sobie naciąłem. Resztę dalej nie ciąłem, uznałem, że nie chcę mi się tego wkładać, odmierzać. Za dużo będzie z tym zabawy. I naraz sobie to potem zagłębiarką pyknę. Patrząc z perspektywy czasu, no to tą, te skrzydło robiłem jako pierwsze, potem robiłem drugie, drugie zrobiłem tak samo. Czy jednak metoda z zagłębiarką mi się spodobała? Tu przy końcach, no już więcej kleju, żeby to jednak się trzymały te deski. Nie zabezpieczam tego żadnymi wkrętami ani niczym takim, po prostu sam klej. Z racji tego no mam zaufanie do mamuta. Mam go tutaj w domu na kilku elementach podklejone i wszystko fajnie trzyma. Po ułożeniu całości czas to wszystko podciąć z gąbierką. No, troszeczkę gimnastyki było, żeby tą szynę zamocować, żeby to obciąć. Też no, kupowałem w jednym zamówieniu zagąbiarkę z szynami. Dopiero teraz zobaczyłem, że jedna szyna jest inna od drugiej, więc musiałem też poluzować te kółeczka, które tak trzymają sztywną zagłębiarkę w szynie, bo miałem problem przejechać z jednej na drugą. No, tam nawet widać jest no, tu na ujęciu, że są w innym, innym kolorze te szyny. No, tak, wyszło dopiero teraz, to zauważyłem. Trzeba będzie po prostu kupić jedną taką trzymetrową, żeby nie bawić się już też, też te łączenie do takich większych prac, a potem taką zwykłą. No i czas przed malowanie kolorem. Wybrałem do tego emali olejną, bo się naczytałem w internecie, że przez długi czas schnięcia fajnie się rozpływa, że nie ma smug. No że tak powiem, nie jest to prawdą, a już. Odwzorowanie kolorów to, co jest na puszce, a to, co wychodzi w rzeczywistości. No, dobierałem pod kolor okien. Przyłożyłem puszkę do okna. Perfekcyjna. Wyszła finalnie musztarda. Potem wziąłem w takim razie troszeczkę ciemniejszy kolor. Też niby pasowało, niby ten. No, ale nie. No, jednak wyszło to bardzo słabo. I z tym rozpływaniem tak samo. No, kiepsko, naprawdę kiepsko. No ale już nie będę tak powiem dłużej z tym zwlekał. Uznałem, że zamontuję. Tutaj montuję w tym momencie takie właśnie listwy z takimi włoskami. One są właśnie do drzwi, do bram, po to, żeby troszkę zizolować tutaj tą szparę od wiatru. No, później już jak będę miał gotową podłogę, Doda się wtedy jeszcze jakieś uszczelki, jakieś takie rzeczy. Teraz po prostu chciałem zakryć szparę, uznałem, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Plus da mi to listwę do wypoziomowania płyt. Będę miał na czym tutaj zaprzeć płytę, więc to sobie ustawiłem pod laser poziomo. Bo wiadomo, no skrzydło, ta dolna belka nie jest idealnie prosta, tam one nie były strugane, więc tam jakieś górki, dołki są na nich. Więc to sobie ustawiłem pod laser. I od tego już miałem potem, z czego startować z płytami. Teraz w równych odstępach, mniej więcej, wkręcam sobie wkręty. Już właśnie doszedłem do tego, że jak będę. O, tutaj, właśnie chciałem powiesić płytę bez podpórki żadnej, ale uznałem, że to chyba za ciężka. To dołożyłem sobie podpórkę i kręcę płytę do tych pionowych belek, które mam w bramie. Tak, właśnie miałem. Docięte te płyty, po kilku wkrętach, to już widać, że na dwóch wkrętach się trzyma, tam wiadomo, dokręciłem ich troszeczkę więcej. Mhm. Docelowo, jak już będę ponownie malował tą bramę, bo to już po prostu nie będę tego ściągał, zrobię to tutaj na, na bramie. Tylko muszę ją najpierw wyszlifować, te miejsca w wkrętach też wtedy już zaszpachluję, żeby ich nie było widać i całość z pistoleta oblecę, pomaluję. No teraz wyszło to jak wyszło. To możecie zobaczyć w słońcu, jakie są smugi. No wygląda to słabo, ale zimę będzie musiało tak pobyć. Pierwszą płytę tutaj musiałem sobie tylko wiadomo wypoziomować, wypionować, żebym miał to wszystko równo. I jak już miałem pierwszą zrobioną, to reszta po prostu po kolei leciałem. Kręciłem i było wszystko ok. Zaznaczam miejsca pod wkręty. I łapię z drugiej strony wkrętami. Wkręty to takie małe, te takie ciesielskie, jakby one bardzo fajnie wchodzą bez nawiercania, nie niszczą tam materiału. No i już jak mam od zewnątrz środka, czas robić ościeżnice. Wystrugałem sobie kontrułaty, żeby nie były takie zielone klej. Tutaj ten, ten sam co kleiłem, czyli poliuretonowy, on mi się potem fajnie spieni i mi tam wszystkie jakieś niewielkie nieszczelności wypełni. Tu miałem odrysowane, jak mam to przykręcić. No i do tej płyty USB tam kilkoma wkrętami. To sobie przykręcam. Górna zasuwa, żeby bramy można było sobie docisnąć. No wiadomo, dolna jeszcze nie ma, bo to jeszcze dół akurat tak wychodzi, że wisi w powietrzu. Ogólnie tak zrobiłem tą ramę, że nie da się otworzyć z zewnątrz, da się tylko otworzyć od środka. Uznałem, że skoro z tyłu mam kotłownię, w kotłowni mam drzwi, no to nie widzę potrzeby, żeby mógł się dostać do garażu od, od zewnątrz. Jaki sposób dodatkowo zabezpieczy go, że nie będzie tak łatwo się do niego włamać? A dla mnie to też żaden problem będzie, jak będę, jak podjadę autem i coś będę chciał wypakować, to przejść przez kotłownię. Nawet jak będę brudny, to nie muszę wchodzić przez drzwi wejściowe, tylko wtedy sobie z tyłu przez kotłownię wejdę do garażu. Żaden problem, myślę. I dokręcam teraz jeszcze ościeżnicę z boku, tak samo klej, kilka wkrętów żeby zakryć też pary no i dodaję teraz uszczelki, najpierw takie piankowe które będą właśnie zgniatane przez bramę żeby to fajnie wszystko uszczelnić a tutaj na tych kawałkach gdzie mam zawias gdzie jest większa przerwa takie z włoskami one są chyba do szaf używane, to też myślę w jakiś stopniu tam zatrzyma chulający wiatr klej w tych włoskowych był tylko troszeczkę słaby więc musiałem jeszcze gwoździarką tam poprawić no i teraz na łączeniu tutaj gdzie nachodzi mi jedno skrzydło na drugie też dodaję uszczelkę tylko chyba jest za gruba bo za ciężko mi się to zamyka a tak finalnie wygląda od zewnątrz od środka no i pełni otwarta